Hej, z tej strony Big Mama. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o moim najważniejszym, największym wyzwaniu w edukacji domowej. Zapraszam. Jak wiecie, nasze dzieci nie chodzą do tradycyjnej szkoły, uczymy je w domu, co nie oznacza, że są one odizolowane, zamknięte. Nie, mają kontakt z rówieśnikami, z dziećmi i rozwijają się jak na nasze oko bardzo dobrze. Jednak edukacja domowa niesie ze sobą wyzwania, ponieważ jest to bardzo ważna i odpowiedzialna decyzja. I najważniejszym takim wyzwaniem u nas w domu dla mnie było po pierwsze organizacja czasu. Jak zorganizować ten czas, jak przeorganizować w ogóle nasze dotychczasowe życie, tak aby mieć taki stuprocentowy czas na edukację swoich dzieci, żeby się nimi zająć, żeby przerobić materiał, który muszą opanować, bo w edukacji domowej dzieci muszą opanować podstawę programową i przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych z danych przedmiotów. Tak jak w polskiej szkole mamy tą podstawę programową, tak samo w edukacji domowej ta podstawa programowa jest taka sama narzucona przez ministerstwo. Więc największym właśnie moim wyzwaniem był czas. Jak zorganizować ten czas, żeby na wszystko on starczył. Ja, jako mama czwórki dzieci, pracuję również zawodowo, ale główną taką dla mnie dobrą rzeczą było to, że nie mam takiej stałej pracy, czyli nie wychodzę na przykład od 8 do 16 na te 8 godzin do pracy, tylko ja mogę sobie sama ustalić ilość dni, ilość godzin, którą poświęcę pracy. Warto podkreślić tutaj to, że w edukacji domowej bardzo dobrze by było, gdyby jeden rodzic ogólnie nie pracował albo pracował właśnie na mniejszy etat, bo kiedy dwóch rodziców pracuje, nie jesteśmy w stanie poświęcić tego czasu dla naszych dzieci, aby przerobić z nimi dany materiał. My z moim mężem właśnie pracujemy niestandardowo. Ja mogę sobie ustalić zarówno ilość godzin, ilość dni pracy. Tak samo jest z moim mężem. Jako właśnie taka rodzina partnerska przygotowaliśmy się wcześniej do tej edukacji domowej i stwierdziliśmy, że mój mąż będzie pracować więcej, będzie więcej zarabiać, z czego ja większość swojego czasu będę mogła być w domu. Jednak nie chciałam do końca rezygnować ze swojej pracy, bo myślę, że każdy z nas powinien tak się czuć troszeczkę niezależnie i mieć taki, wiecie, dobry grunt pod nogami. Bo myślę, że też takie właśnie siedzenie w domu to też troszeczkę rozleniwia. Dlatego ja właśnie też chciałam sobie zostawić kilka godzin na pracę, żeby poniekąd, nie chodziło tu już nawet o kwestie finansowe, ale o taką moją taką przestrzeń, że ja też wyszłam z tego domu, musiałam się lepiej ubrać, iść do pracy, zrobić swoje i wrócić. Po prostu zmienić otoczenie, zmienić klimat. Więc organizacja czasu była dla nas bardzo dużym wyzwaniem. My podzieliliśmy to tak, że ja jestem 3 dni z rana w domu, a 2 dni rano pracuję, więc mam takie 3 dni, kiedy naprawdę mogę się zająć tą edukacją. Mój mąż z rana pracuje 4 dni i 1 ma dzień wolny. I wychodzi to tak, że z 5 dni, czyli od poniedziałku do piątku, 4 dni jesteśmy w domu naprzemiennie z naszymi dziećmi. 1 dzień nam wypada tak, że po prostu oboje jesteśmy w pracy, bo nie dało to już rady jakoś tak ustalić, żebyśmy byli w domu. Dlatego oni albo idą na zajęcia dodatkowe w tym momencie, albo po prostu mają zadany jakiś materiał i po prostu muszą coś tam opanować do naszego przyjścia do domu. Ogólnie dzień podzieliliśmy sobie też na godziny. Nasze dzieci nie wstają o godzinie 7, nie ubierają się i po prostu o 8 nie zaczynają lekcji. Ja dwójkę swoich młodszych dzieci zawożę o godzinie około 7:30, 8 do przedszkola. Wtedy kupuję chleb, jakieś tam pieczywo, wracam do domu. W międzyczasie moje dzieci już wstają, czyli jest to około godziny 8. Jemy wtedy śniadanie na spokojnie.
Oni robią swoje takie ogólne obowiązki, czyli sprzątają pokój, ścielą łóżka, ogarniają siebie. I około godziny 9 przystępujemy do nauki. I ogólnie wtedy ja pracuję ze swoim młodszym synem. Ogólnie on jest teraz w drugiej klasie szkoły podstawowej. Starszy syn jest w klasie 5. I ja pracuję ze swoim młodszym synem. Mój mąż pracuje ze starszym dzieckiem. Odbywa to się tak, że ja ogólnie główny nacisk, jeżeli chodzi o drugą klasę szkoły podstawowej, kładę na naukę czytania, żeby czytał jak najbardziej płynnie, na pisanie, na dodawanie i odejmowanie. I to jest ogólnie u mnie taka właśnie podstawa, na którą poświęcam czas i wiem, że powinien on to opanować jak najlepiej. Oczywiście jest mnóstwo takich pobocznych zagadnień, które on powinien się nauczyć, ale robię to już w taki indywidualny sposób, dostosowany do niego, czyli czytamy właśnie dużo książek, opowiadamy, oglądamy różne filmy, to idziemy gdzieś tam w teren, uczymy się o zwierzętach, o roślinach, różne właśnie takie rzeczy z dnia codziennego. Najważniejsze jest to, żeby on opanował jak najlepsze czytanie, bo wiem, że wtedy, kiedy on będzie czytał naprawdę bardzo ładnie, to będzie zdolny do tego, aby sam uczyć się, tak, żeby sam samodzielnie zdobywał wiedzę, żeby doczytywał różne informacje i żeby był po prostu ciekawym świata. Więc nasze lekcje zaczynają się tak mniej więcej od godziny 9. Tutaj właśnie ćwiczymy czytanie, pisanie, liczenie. I tak to się odbywa. Później on ma coś tam zadane, coś do kolorowania, jakieś takie, wiecie, manualne rzeczy, żeby tam sobie paluszki poćwiczył, porobił, tudzież razem układamy klocki i mamy właśnie taki czas bardziej zabawowy. I podczas tej zabawy on już chowa te wszystkie swoje podręczniki, książki i w międzyczasie jest przemycana jakaś tam wiedza, ale on już nie czuje po prostu, że się uczy. I staram się tak wyrobić z naszymi dziećmi, żeby one do godziny 13 miały po prostu skończoną taką, wiecie, edukację, żeby te książki były zamknięte i mogły się zająć sobą. W międzyczasie one wiedzą, że ja nie siedzę z nimi 100% czasu. Wiem, że bardzo ważne jest to, żeby na początku właśnie tej nauki dopilnować dziecko, pokazać mu, jak on ma się uczyć, czego ja wymagam, co powinno być zrobione i z biegiem czasu, z biegiem miesięcy luzować troszeczkę, aby po prostu on przejął tą odpowiedzialność. Więc właśnie organizacja czasu była dla nas takim największym wyzwaniem. I drugim takim wyzwaniem, które moim zdaniem jest kluczowe, to było to, aby przekazać dla dziecka odpowiedzialność, że to on jest odpowiedzialny za swoją naukę, za zdobywanie wiedzy. I myślę, że to jest najtrudniejsze. Ja jako rodzic nie chcę być właśnie takim katem, który siedzi nad głową i po prostu pilnuje i rozlicza, czy to zrobił, czy to jest wykonane dobrze, czy źle i że ja będę oceniała. Ja bardziej bym chciała, żeby moje dzieci same chciały zdobywać wiedzę. I wiem, że to jest trudne, bo ogólnie moi chłopcy są zdolni bardzo, ale co jakiś czas czuję, że nie są właśnie jeszcze odpowiedzialni do tego, aby zdobywać tą wiedzę. To tak krótko powiem i wiem, że właśnie to jest dla mnie takie największe wyzwanie, bo wiecie, z niewolnika nigdy nie ma pracownika i ja bardzo bym chciała, żeby to, co robimy, sprawiało im właśnie taką przyjemność, bo wiem wtedy, że oni będą się uczyć efektywniej, szybciej i że będą właśnie tacy dowartościowani, nie? Nie chcę robić czegoś takiego, że przymuszam ich właśnie do tej nauki, bo po prostu gonią nas egzaminy, bo muszą, wiecie, zrobić tą podstawę, bo muszą coś zaliczyć. Wiadomo, mam to gdzieś z tyłu głowy, bo ja jako rodzic jestem też z tego rozliczana, ale ogólnie chcę stworzyć właśnie taką atmosferę odpowiedzialności za to, żeby oni wzięli tą na edukację w swoje ręce. Wiem, że to nie przychodzi z dnia na dzień, to jest właśnie proces, który może trwać latami, ale myślę, że im właśnie ta skorupka za młodu nasiąknie, tym po prostu później, wiecie, przyniesie to dobre owoce, dobre rezultaty.
Więc właśnie takie największe wyzwania edukacji domowej to był czas i właśnie ta odpowiedzialność. Odpowiedzialność dziecka do nauki i odpowiedzialność rodzica przed szkołą, bo to ja jestem odpowiedzialna. Więc to tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was inspirujący i zapraszam do śledzenia mojego kanału Big Mama. Proszę Was, abyście udostępniali go dalej, bo chciałabym, aby ten kanał się rozrastał. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia.